Myślę, że koszykówka jest na takim poziomie, gdzie cały czas gdzieś dryftuje na powierzchni. Nie tonie, nie idzie w górę i myślę, że tego typu akcji trzeba troszeczkę więcej. My tworzymy staramy się tworzyć ten system koszykarski, który od paru lat zanikł i mamy nadzieję, że właśnie dzięki tego typu inicjatywom jak kampy, wielki mecz, szkoły, które prowadzimy, uda się tą koszykówkę troszeczkę odrodzić i powstaną kolejne talenty, które gdzieś w przyszłości zasilą naszą reprezentację. Co pan stara się przekazać młodym poprzez swoją fundację? Poprzez fundację wiele rzeczy. Poprzez taki trening myślę, że moje 12-letnie doświadczenie w NBA przede wszystkim staramy się te dzieci wyciągnąć z domów, sprzed komputerów. Nie każde dziecko jest w stanie wyjechać na wakacje nad morze czy na plażę i wydaje mi się, że wyciągnięcie ich z domu i dać im szansę na to, że dajemy im szansę na to, że mogą tutaj z nami potrenować, poznać zawodników z reprezentacji Polski, troszeczkę się spocić i przede wszystkim dobrze się pobawić. Mamy nagrodę dla tych dzieciaków, mamy nagrodę również dla kibiców, dla rodziców, którzy tutaj będą i myślę, że to jest taka win-win situation dla każdego, kto tutaj się pojawi. Wspiera pan najmłodszych. Czy sam uzyskał pan takie wsparcie na swoim etapie, jeszcze w dzieciństwie, później młodości? Myślę, że takiego wsparcia nie miałem. Miałem dużo trenerów, miałem dużo mentorów, ludzi, którzy mnie gdzieś szkolili, kształtowali jako młodego zawodnika i młodego chłopaka, ale tego typu inicjatyw nie miałem. I cieszę się, że gdzieś jesteśmy tymi ludźmi, którzy to wykreowali. Jesteśmy już 12 lat na rynku, można powiedzieć, 12 lat impreza, event, który regularnie wpisuje się w wakacje w naszym kraju. I ja jestem bardzo wdzięczny tym rodzicom, którzy przyprowadzają te 150 dzieci na mój kamp, dzieciakom za to, że są na tym kampie i trenują ciężko. Ja dziękuję za to zaufanie i mam nadzieję, że te kampy będą jeszcze dalej kontynuowane.